Rozmowa po dziewiątej. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dr Marek Budniak, historyk, doradca wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dajmy także radny Zielonej Góry, Prawo i Sprawiedliwość, a zacznijmy od rocznicy, której nie świętujemy raczej wesoło, a bardziej nastraja nas ona do refleksji nad tym, jak w XXI wieku do takiej tragedii może dojść, wydawałoby się, w Europie przyszłości, takiej, w której gdzieś tu od 30 lat mniej więcej w naszym regionie był względny spokój. No tak, panie redaktorze, proszę państwa, to co nam wydawało się, że już jest wręcz niemożliwe, nierealne, że to odchodzi do jakiegoś lamusa historii, no stało się faktem, bo praktycznie przy polskiej granicy wybuchła wojna i to pełnowymiarowa agresja, gdzie bombardowane są miasta, gdzie są obiekty cywilne, gdzie po prostu dokonuje się też zbrodni. No a cóż, a za tym stoi, by się chciało powiedzieć, powiedzmy w kontekście tego, czym ja jako historyk tej historii najnowszej się interesuję, czyli historią PRL-u, stoi ten sam oprawca, czyli po prostu Związek Sowiecki. Wczoraj prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że Putin, rozpętując wojnę na Ukrainie, chciał odbudować rosyjskie imperium, chciał podzielić świat i trwale uzależnić Europę od swoich surowców. Miał w tym poparcie zdecydowanej większości Rosjan. Czy pan jako historyk odnajduje jakieś porównania z przeszłością tego, co dzieje się dziś? Proszę państwa, myślę, że historycy mogą bardzo dużo wyciągać faktów i analiz, myślę, od Piotra Wielkiego, jak i wcześniej, bo może powiedzmy wieki XVI i trochę powiedzmy cofając się dalej. Jesteśmy bardziej my tutaj powiedzmy takim mocarstwem, które z naszym sąsiadem wschodnim udaje nam się po prostu w miarę jakby być nad nim, że tak powiem. No ale jednak państwo, które zbudował Piotr Wielki, a później powiedzmy carysa Katarzyna, no stało się takim egzystencjonalnym zagrożeniem dla Polaków, dla tego państwa, dla tej państwowości, czyli Rzeczpospolitej obojga narodów. Trzeba było powiedzieć trojga narodów, przecież Ukraińcy też powiedzmy wchodzili w skład tamtej Rzeczpospolitej. No i tak to było, nie analizując. Ale po prostu jest nasze geopolityczne położenie dzisiaj już wskazuje na to, że ta historia jest bardzo dla nas trudna. Ciekawy jest ten czas z tej strony, powiedzmy takich, myślę, kiedyś historycy jak będą to analizowali, który dzisiaj przeżywamy, bo praktycznie udaje nam się zajmować pozycję, no na pewno nie mocarstwową, ale w każdym razie zaczynamy odgrywać bardzo istotną rolę tutaj na pewno w tej części Europy i ten konflikt po prostu jakby wydobył po prostu tutaj pewną potencję, jak i też to polityczne położenie, geopolityczne położenie Polski, które myślę wydaje, że w tym sensie właściwym jest wykorzystywane. Jesteśmy strażnikami pokoju, jesteśmy nośnikami, Polacy są nośnikami wielu wartości takich antywojennych i myślę, że to jest wielka szansa po prostu, że pokonamy to zło, które od roku niestety, ale dla Ukraińców tak dokładnie ich to doświadcza i po prostu ich rodzin, ale Ukraińcy, ich historia jest też bardzo ciekawa i skomplikowana. Kiedyś muszą się wybić na tą niepodległość, taką już właściwą, ostateczną i myślę, że to jest ten czas. Nie są osamotnieni, to co jest najważniejsze. I myślę, że to jest dostrzegane. Ale okupują to ciężkimi stratami, własną krwią, no i także my tutaj widzieliśmy te osoby, które stamtąd uciekają. To jest olbrzymia tragedia. Czy przewiduje pan jakiś moment, gdy to się może wszystko rozwiązać, uda się jakiś kompromis osiągnąć? Myślę, że to będzie trudne. Słuchamy tu ekspertów, takich specjalistów od stosunków międzynarodowych, od myślę też i specjalistów od wojny,
No, są różne wypowiedzi, ale przede wszystkim no, czas, ten rok jakby jest decydujący. Myślę, że ta solidarność wolnych ludów, demokratycznego społeczeństwa i solidarność, powiedzmy, Europy, na czele przede wszystkim przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, spowoduje, że w końcu, no bo do czego to zmierza? Do tego, żeby jednak Rosjanie praktycznie no, uznali swój błąd, czy oni uznają, czy to jest po prostu, to jest raczej niemożliwe, bo po prostu w tym sensie, w takim sensie pokojowym, albo jakimś takim intelektualnym, politycznym, oni po prostu muszą doświadczyć upadku. No i to jest też tragiczne, bo przecież oni też wysłani są na wojnę, giną, to społeczeństwo jest po prostu jakoś tam propagandowo okłamywane, no ale brną w tym wszystkim, po prostu te obrazki, które gdzieś tam do nas docierały z tego przemówienia Putina, to są w dalszym ciągu jakieś przerażające, tak historycznie, albo nawiązujące do tych najbardziej okropnych po prostu fragmentów historii, które odrzucamy, które chcemy zapomnieć, ale które niestety nam towarzyszą. Także jeżeli ta wojna, tak jak niektórzy z ekspertów twierdzą, że w tym roku, w tym ciągu najbliższego roku się nie zakończy, to po prostu to grozi światu, Europie naprawdę jakimś wielkim, wielkim konfliktem. Myślę, że tu sprawa Chin jest bardzo istotna i teraz nasłuchujemy, obserwujemy te ruchy, które powiedzmy ze strony przywódców państwa chińskiego, czy będą wspierali militarnie sprzętem wojskowym Rosję, czy też nie. Jeżeli nie będą, to myślę, że ta wojna ma szansę zakończyć się w tym roku no klęską Rosji. Czym jest rosyjska okupacja, to my doskonale wiemy jako Polacy. Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca, w związku z tym dzisiaj wcześniej organizujecie, bo pan jest współorganizatorem koncert Pamięć i Solidarność i rozumiem, że to w związku z wybuchem wojny, z rocznicą wybuchu wojny, także jest czymś, co może połączyć i co może pokazać naszą solidarność, to, że my o Ukrainie pamiętamy, no i solidaryzujemy się z Ukraińcami. Taki jest wydźwięk tego koncertu? Myślę, że to jest tak, że kiedy rozmawialiśmy z artystami, kiedy rozmawialiśmy z panem Janem Pospieszalskim, którego wiedzieliśmy, że znakomity projekt przygotował przez 2 lata, on był realizowany poprzez telewizję publiczną w więzieniu na Rakowieckiej, związany z problematyką żołnierzy wyklętych i walki niezłomności. I kiedy rozmawialiśmy i powiedzmy padła sprawa tej konkretnej daty i tego, że no to cóż, Ukraińcy są wśród nas, my przyjęliśmy ich do naszych domów, mieszkają po prostu w naszych domach, chodzą do naszych szkół i po prostu ten koncert będzie z ich udziałem również. I wracając, bo niestety ta pandemiczna zaraza nam jakby trochę tu utrudniła realizację w tych ostatnich latach tych koncertów, ale wróciliśmy do takich tych lekcji plenerowych, tych lekcji do realizacji, której zapraszamy artystów, ich wrażliwość, ich wrażliwość taką artystyczną poprzez wypowiedzi te muzyczne. I młodzież, uczniowie te lekcje odrabiają, przeżywają po prostu pod ich kierunkiem w takim dużym koncercie, kiedy powiedzmy uczestniczy około 3000 młodzieży z całego, znaczy nie tylko naszego miasta, ale też z województwa. I dzisiaj jakby też wśród tej grupy 3000 uczestników będzie też młodzież ukraińska. I my opowiadamy o swojej historii, jak ona jest bliska temu, z czym dzisiaj po prostu, z czym oni muszą się dzisiaj borykać. Przypominam sobie czasami, powiedzmy, mojego przyjaciela, z którym gdzieś w latach tam, powiedzmy, 70., przecież 80., na początku 80. tworzyliśmy NZS w Zielonej Górze na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Z Adamem, kiedy rozmawialiśmy, mieszka w Zakopanem, kiedy nieraz rozmawialiśmy o tej wojnie w ostatnim czasie, mówi, że, bo ma dość bliskie tam kontakty z Ukraińcami. Mówi, często powiedzmy, rozmawialiśmy wieczorami, mówi, jeszcze przed wybuchem tej wojny,
kiedy po prostu wiadomo, że nasza historia również jest bardzo trudna, ale im pokazywał, ile my musieliśmy wylać krwi, ile musieliśmy, powiedzmy, oddać, że tak powiem, głów i gardeł, i ile ludzi wywieziono na syłkę, jeżeli policzymy to wszystko w wiekiem XIX. Oczywiście ciągle jakby myślimy o tym samym okupancie, o tym samym oprawcy, o tym samym zaborcu, czyli o Rosji. A wy patrzcie na swoją historię, nie? Czy to tak za darmo są pewne rzeczy? No, potem, i teraz to jest ta wojna. No, to znaczy, myślę, że oni znakomicie zdają ten egzamin i podjęli to, co powinno. Chociaż ja też byłem pełen niepokoju, kiedy po prostu ta agresja stała się faktem. Ile to będzie dni trwało? Tak jak po prostu wszyscy patrzyliśmy w Europie, w Polsce. Się okazuje, że Ukraińcy dzisiaj już po prostu to już jest rok i po prostu no, bez naszej pomocy, bez pomocy Europy, to Stanów Zjednoczonych to byłoby niemożliwe. Ale wszystkim mają tego ducha, uwierzyli w to, że w końcu mogą naprawdę być krajem niezależnym, no i że przylgną do tych wartości demokratycznych, europejskich. A 1 marca w Zielonej Górze także obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. No tak, udaje się oczywiście od już 2011 roku, kiedy to ustawą sejmową przypomniano żołnierzy wyklętych, kiedy ustanowiono to święto na cześć tej drugiej konspiracji, ale przede wszystkim na rzecz przypomnienia, oddania hołdu tej walki, tych ludzi, ich niezłomności, ich bohaterstwa. I organizujemy co roku, to tutaj we współpracy z prezydentem miasta, z Radą Miasta Zielonej Góry, obchody, któryś raz z rzędu też mają one charakter wojewódzki w Zielonej Górze. Takim centralnym wydarzeniem jest zawsze msza święta w intencji właśnie ludzi niezłomnych, ofiar tamtego czasu, ale też i powiedzmy ludzi, którzy przetrwali i którym dziękujemy za niepodległość, za to, co nam przekazali. Spotykamy się pod pomnikiem, obeliskiem żołnierzy wyklętych w Zielonej Górze na placu majora Lazarowicza, czyli jednej właśnie z tych bohaterskich uczestników drugiej konspiracji. Też warto też powiedzieć i przypomnieć, że mamy w Zielonej Górze tablice pamięci, które jakby naznaczają te miejsca, gdzie tu w Zielonej Górze, czyli powiedzmy ludzi niezłomnych, ludzi, żołnierzy wyklętych skazywano, więziono, gdzie nawet też wykonywano na nich wyroki śmierci, czyli nasz areszt śledczy na ulicy Łużyckiej, czy też od kilku tygodni, od listopada, do końca listopada mamy na oznaczony budynek tablicą pamiątkową Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, czyli tej zbrodniczej organizacji, sądu zbrodniczego komunistycznego, który, że tak powiem, w roli jakiegoś komunistycznego prawa, czyli bezprawia, skazywał ludzi na więzienia za to, że przeciwstawili się, byli wrogami, jak to nazywano, państwa wrogami demokracji ludowej. To wszystko w przyszłą środę. Czas naszej rozmowy dobiegł końca. Zapraszamy na dzisiejszy koncert, zapraszamy na obchody środowe, a panu już bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Budniak, historyk, doradca wojewody, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na tych obchodach. Do zobaczenia. Rozmowa po 9:00.